Siemandero, Emiraty, złote pałace i komnaty. Dzisiaj nie o tym. Dzisiaj obiecuję filmik 3-minutowy. Może troszkę więcej, jak 3, może 3,5. Nieważne, jesteśmy na osiedlu, proszę zobaczyć. Po tytule wiecie, o czym jest. Film nie jest o osiedlu, ale to są te wille, które są nielegalnie podzielone i wynajmowane. Całe osiedle jest takie. Każda jedna tutaj, jak kamienica czy familioki. No zwał jak zwał. W każdym bądź razie, jak gościu jest synem, bratem i ma 180 takich willi, to można. Gdybym ja zrobił tak w swojej prywatnej willi, której nie mam, to szybko mój interes by był zamknięty. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, jak wygląda areszt domowy samochodu za wykroczenia drogowe. Za niektóre wykroczenia drogowe są tylko i wyłącznie słone mandaty. A za niektóre wykroczenia traktowane przez prawo tutaj w Arabowie jako przestępstwa. I w tym przypadku tutaj ten mały bzyk, mam pozwolenie właściciela, czy tam właścicielki na nagranie tego, nieważne, zwał jak zwał, w każdym bądź razie samochód jest zablokowany przez policję na miesiąc czasu. A jak taka blokada wygląda? A no taka blokada wygląda. Jest tutaj na siedzeniu, proszę bardzo, zakładany jest odbiornik GPS-u, który wygląda tak. Jest przypięty do pasów, prawdopodobnie można by to odkręcić, nawet nieprawdopodobnie, tylko na pewno. Z tym, że no bardzo byłoby to nierozsądne, bo numery rejestracyjne są w systemie, że on ma stać i nie się nie ruszać. Można go przesunąć, o, nawet tam jakieś lampki migają, chyba coś mignęło na zielono, gdzieś w którymś momencie do 30 metrów można przesunąć samochód w razie W i ani kawałka dalej, bo takie coś grozi później więzieniem. Akurat w tym przypadku, dlaczego tak drastycznie? Ano dlatego, że kierujący pojazdem marki bla 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 przejechał na czerwonym świetle, za co dostał 1000 dirhamów mandatu, którego nie można obejść, trzeba zapłacić to jakieś 1200 zł na dzisiejsze czasy. I teraz są opcje 3. Albo parking policyjny, za który się płaci stówkę dziennie i na 30 dni, czyli jakieś 3000. Opcja numer 2, wsadzenie takiego urządzonka, jak było zresztą widać, które pokażemy raz jeszcze, czyli nadajnika GPS w samochodzie. 450 dirhamów, takie urządzenie i 30 dni przed parkingiem domowym, jak widać, stoi i nigdzie się ruszyć nie może, bo grozi to więzieniem. A teraz zrobimy opcję taką, człowiek nieogolony, po siłowni, ale trudno się mówi. I opcja numer 3, wykupienie takiego samochodu, to się nazywa chyba urząd ruchu drogowego, coś takiego. W każdym bądź razie, i teraz nie wiem, no nie pamiętam, czy to było 13 tysięcy, czy 30 tysięcy i wtedy można sobie jeździć. A ktoś popełnił takie wykroczenie Rolls Royce'em i kosztuje to kilka baniek, to może i go stać na takie coś. Ale generalnie wychodzi taniej wykupienie samochodu z wypożyczalni za 1500, czy tam za 2 i można sobie jeździć. A jak ktoś nie potrzebuje i ma kilka sprzętów, no to taki sprzęt sobie stoi miesiąc czasu przed domem za 450 dirhamów. No i tyle. I po upływie 30 dni z kwitkiem, który był wypisany w momencie zakładania takiej blokady, jedzie się do tego urzędu z powrotem. Tam ściągają blokadę i można śmigać dalej. A oprócz tego 12 punktów karnych, które zostają bodajże rok czasu na prawie jeździe kierowcy. Maksymalna ilość punktów to 24 i wtedy jest konfiskata prawa jazdy i chyba pół roku albo rok nie wolno jeździć w ogóle. Jak ktoś chce podejmować ryzyko w Arabowie i łamać przepisy, to powodzenia życzę, bo w przeciwieństwie do Polski tutaj się nie pindolą. Jeżeli ten samochód byłby złapany gdziekolwiek, a kamer jest tutaj mnóstwo. Nie dość, że są te kamery, które łapią po przekraczeniu prędkości, to są też kamery nad autostradami, nad mostami, te wszystkie tole, nie tole i tak dalej, i tak dalej. Więzienie
murowane, jeżeli nie więzienie, to na pewno grube nieprzyjemności. I co? No i tyle. Tak to wygląda w Arabowie. Za błędy się popełnia. Błędy się popełnia. Za błędy się płaci grube pieniądze. Na szczęście nikomu nic się nie stało i tylko taka blokada samochodu. No ale tak to wygląda. Trzy opcje. Blokada, konfiskata, zapłacenie albo wykupienie. Także to chyba na tyle. Miało być 3 minuty, jest 5. Także no co, na ten teraz to wszystko. I pozdrawiamy. Cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem. Na razie. Wszystkiego dobrego.